Dziś pomimo kiepskiej pogody i deszczu postanowiłem wybrać się na jagody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety najbliższe jagody, jakie znalazłem, są 2 km stąd, więc czeka mnie dość długa droga, trochę wspinaczki, ale miejmy nadzieję, że będzie to warte tej podróży. I upieczymy dzisiaj pyszne ciasto z jagodami. Więcej niż połowa drogi za mną. Idziemy dalej. W rygi bardzo często można spotkać, idąc przez las, takie oto gołe połacie bez ziemi. One wyglądają, jakby ktoś tutaj wylał beton. Bardzo przepiękna rzecz. Przechodzę teraz przez teren byłej kopalni, dlatego bardzo wiele terenów jest tutaj niedostępnych. Są pozostałości po starych wykopaliskach, tak jak tutaj ten element oznaczony kolejnym numerem, siatką. Niestety nie można tam w żaden sposób wejść. Wejście jest zamknięte, tak jak tutaj widać, zasypane kamieniami. Nie można się tam dostać. Ponieważ właściwie od 2 tygodni non stop pada deszcz, to wszystkie możliwe zakamarki wypełnione są strumykami. Jest tutaj ich naprawdę mnóstwo. Aby umożliwić swobodne przejście po drodze, wszędzie w drodze zrobione są takie oto przepusty, którymi swobodnie przedostaje się woda. Kolejny strumyk wypływający znikąd. Jest tego naprawdę tutaj ogromna ilość. A po drugiej stronie potężny teren starych kamieniołomów. Wielka szkoda, że film tego nie odda, ale jest tutaj ogromna ilość dziur. To są chyba jakieś stare wykopaliska. Niesamowicie głębokie, to ma jakieś 30 metrów. No i wreszcie jestem. Jeszcze tylko 220 stopni i będę na górze. Ojej. I zbliżamy się do skoczni. Spora droga pod górę. Ostatnio jak tutaj byłem, było mnóstwo jagód. Nikt tutaj raczej nie chodzi. Mam nadzieję, że jeszcze trochę się ostało. Nie wyżarły jakieś stworzenia, ptaki czy inne gady. Zaraz się okaże. Schod na górę. No i jestem. Jest godzina 11:30. Jestem w połowie górki. Krążę ode mnie jakieś sępy. Widok jest nieziemski. Już zapomniałem, jak tutaj było. Kamera tego nie umie, ale o, może teraz będzie widać, jakie fajne chmury unoszą się nad Kongsbergiem. Pada deszcz ciągle. Tu budynek, który filmowałem ostatnio. I mówię wam, przychodzę tu na grilla w przyszły weekend. Minęło 50 minut. Trochę jagódek nazbierane. Teraz czas na przerwę. Jestem na tarasie domku, niestety zdemolowany kompletnie. Nie tylko u nas są wandale. Trochę się niepewnie czuję, bo wszystko się tu chwieje. Okazuje się, że w jednym z wejść są otwarte drzwi. Słuchajcie, tu można wejść, ale nie. Widok stąd nieziemski. Idziemy zwiedzać. Kropnę bałagan. Zobaczymy, co jest na górze. Piękny budynek. Szkoda, że tak zdemolowany.
Zobaczcie, co tutaj jest. Marty. Stary telefon. Ale historia. Kolejne narty. Jakiś magazynek. Chyba tu nikt nie zaglądał od wielu lat. Niesamowite. Tajemnicza maszyna. Dobra, lepiej stąd wyjść. To moje plony. Tak na razie tyle. Zamierzamy zebrać więcej. Jeszcze jeden rzut oka na rozjaśniającą się okolicę Kongsberga. Niesamowite kamienie. I czas na zejście na dół. Miałem już wracać do domu, ale coś przyciągnęło moją uwagę. W oddali słychać jakiś wodospad. Bardzo mocno hałasuje. To może być bardzo ciekawa rzecz. Tutaj mamy rzeczkę, odpływa. Tutaj kawałeczek przejdę dalej, jest taki mały wodospadzik. Zaraz go pokażę lepiej. Jak się nie utopię. A tam gdzieś w oddali jest jakiś większy. Ciężko przejść, bo tu wszędzie woda. Ale spróbujemy. Coś niesamowitego. Żałuję, że nie zabrałem kamery. Jak zwykle mądry Polak po szkodzie. Ale nie spodziewałem się takich widoków. Spróbuję tam podejść. Niesamowite miejsce. Wszędzie stoi woda. Spróbujemy tu. Ale ciekawostka przyrodnicza. Jak w dżungli. Muszę się tu jakoś dostać. Jestem gdzieś w połowie. Przepięknie.
tym kraju jest wiele rzeczy dziwnych, jak na przykład to, że znajduje się w tej chwili na środku ścieżki biegnącej przez las, kompletną dzicz. Tutaj nie ma żadnej cywilizacji, do miasta jest stąd jakieś 5 km. I przez całą ścieżkę na trasie niebieskiej biegnie linia energetyczna wraz z słupami oświetleniowymi. I cała, absolutnie cała ścieżka jest po prostu oświetlona.